Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku w końcu zrobimy to, na co wielu z was bardzo czekało, ponieważ wyjdziemy do tego pokoju za biblioteką, a tam jest, jak wiecie, ukryty jeszcze kolejny sekretny pokój, więc pokażemy wam dzisiaj pierwszą z tajemnic tego domu, których jest bardzo wiele. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Zanim wejdziemy do tego pomieszczenia i spędzimy w nim całą noc, to musimy zebrać trochę rzeczy, które nam się przydadzą, żeby po prostu tutaj przetrwać. Ja wziąłem jedną karimatę, ale nie wiem jakby ten, czy chcemy spać na karimacie, bo w sumie też mamy materacę. Ja biorę pufę na pewno. Chociaż z drugiej strony nie chcę jej zakurzyć, to bez sensu jest. Nice, mamy materac dmuchany, dobrze, że go nie rozpompowałem, przynajmniej nic nie muszę robić. Czas na karimatę i coś do przykrycia się, czyli koce. Dobra, gdzie jest materac, który gryźliśmy, Zipek? No bo w filmie z uzależnieniami testowaliśmy, jak to jest być uzależnionym od jedzenia materacy na przykład. Możecie subskrybować, żeby nie przegapić filmu. Dobra, zdaje mi się, że tutaj był jeden. O, i leży. O! To jest jeszcze jeden na górze, właśnie go przyniosłem tam, a chciałem zobaczyć, jak szukacie długo. Jest na górze już. Dobra, panowie, na pewno potrzebujecie tego. Bez tego nie przeżyjecie tej nocy. Stary, no przecież trzeba wywołać jakieś straszne laski i tak dalej. Pękła i dupa. Zapraszam was serdecznie do moich skromnych progów. I tutaj mamy wszystkie potrzebne rzeczy. Zobaczcie, Ernesta. Szczoteczkę do zębów. To jest dla Ernesta. Stigbara? Barabara. Pasta, szczoteczka, helikopter, bo Ernest bez tego nie zasypia w ogóle. I dwa mydła, żebyśmy mogli upuścić na ziemię w razie czego. Mamy nam spędzić noc, a nie 24 godziny. No ale jak uzgodniejecie, no to zawsze będziecie mieli co jeść, nie? Coś, to ja tam nie wchodzę, więc zabierajcie to ode mnie. Czemu nie wchodzisz? No bo nie chcę. Zipek, na pewno nie będziemy jeść. Dobra, pakuj. Jeść, kurde, fasola konserwowana. Coś mi to wytrąciło z ręki. Czy tutaj jest paranormalnie trochę? Ej, tu jest strasznie, dobra. W sensie dziwne, że w tej chacie jest takie pomieszczenie w ogóle, nie? Zawsze jak wynajmujemy jakiś dom, widzowie już się z nas śmieją w komentarzach ogólnie. O, zawsze jak wynajmujecie dom, to jest jakiś nawiedzony pokój w nim. I to nie jest jedyny, widzowie, jest jeszcze, kurde, z cztery. Ten jest najmniej straszny dodatkowo. O kurde, ej! Czemu tutaj jest jakaś rękawiczka badawcza? Nie wiem, ale właśnie z tego powodu ja tam nie wchodzę. Zipek biedny stoi z tymi konserwami, każdy go ignoruje, bo nikt nie chce tych konserw! A ja nie zamierzam tu wchodzić, bierzcie póki gorące! Dobra. Panowie, zostawiam was tutaj z tym creepy lustrem, z tą zimną atmosferą. Bez sufitu. To nie ma lustra ogólnie. No, no trochę, patrz. Bo całe jest stłuczone. Tu jest 7 lat nieszczęścia po prostu, jak się stłuczone. Jak przez nie przejdziesz? Jak no, przez ogólnie, nie przejdziesz? Te creepy drzwi, ja was zostawiam tutaj, macie kamerę. No to panowie, życzę wam udanej nocki. Na początku, widzowie, muszę wam pokazać cały ten pokój, bo w sumie nie wszystko jeszcze widzieliście. Tutaj jest jakiś straszny kufer, nie wiem, czy coś jest w środku. Chyba nie ma nic. Ej, czy ktokolwiek zaglądał do tej szafy, odkąd chyba tutaj mieszkamy? Nie. Stary, ja myślałem, że tam jest w ogóle kamera, jak byłem na chwilę tutaj i że tam pogląda. Co to jest? Właśnie nie wiem, musisz to... do ping-ponga chyba. Jest tu strasznie ciemno. W takim razie zacznijmy od zobaczenia, co jest w tej szafce. Patrz. Jest to siatka. Zajebiście, to nam się przyda. A tutaj... nic. Ło kurde. Kurde no. Niestety, widzowie, nie jest to jeden z tych odcinków, w których znaleźliśmy dziwne rzeczy w środku opuszczonej szafy. Tutaj jest to rozbite lustro, które też jest dziwną ekspozycją. A telewizor w sumie jest. Telewizor tutaj jest i to jaki dobry. Dobra, gdzie się rozstawiamy w ogóle z rzeczami? Patrzcie, ja mam tutaj się urządzić, tylko mi się nie mieści nic jeszcze. Nie, no tak serio musimy gdzieś obok siebie. No tak, no tak, ustawmy jakoś. Albo tak. Ten dywan wywalić i tutaj po prostu. Co jeżeli to jest takie lustro, jak przejdziesz przez nie, to trafiasz do innego świata zupełnie. Możliwe. Co w ogóle to jest okrągłe, nie wiem, czy to widać jakkolwiek na kamerze. Tak, to jest winiarnia. Znaczy winiarnia to jest bunkier ogólnie. Dla mnie to jest bunkier od zawsze, bo to tak wygląda dokładnie. Dobra, wiesz co? Słuchaj, teraz nie odpalamy tych świeczek, tylko równo o 24 czekamy i wtedy je zapalamy. A teraz czuję, że pora otworzyć te drzwi. Już teraz. Jeszcze nie, stary, musimy się naprawdę tu urządzić, zrobić łóżka do leżenia, koce przygotować i dopiero dzisiaj wracamy do widzów za kilkanaście, dziesiąt minut. Zobaczcie, chwilę tutaj posiedzieliśmy, już wszystko jest uprzątnięte, mamy nasze stanowiska do spania. Tutaj jest bardzo zimno, żałuję, że nie mam jakiegoś termometru, żeby wam pokazać, bo to jest winiarnia, więc temperatura tutaj chyba nie może przekraczać 15 stopni, czyli jest 7 stopni mniej co najmniej niż w domu, trochę jak na dworze. Tutaj w sumie kompletnie nie wiadomo, która jest godzina, nie?
Zupełnie. Teraz to już masz 19:20, my nie wiemy nadal. Aha. Na kamerze możemy widzieć, ile trwa nagranie, ale też przerywamy, więc nie mamy pojęcia zielonego. Ale chyba to stary jest czas już. Żeby zjeść kukurydzę. O nie! Nie, żartuję, żeby wejść do tego pomieszczenia. Bo to jest chyba to, co chcemy ogólnie zrobić na tym odcinku. Pokazać w końcu, co jest za tymi drzwiami. Ja tam byłem, nie wiem, z dwa razy, odkąd mieszkamy w tej chacie tak naprawdę. Więc też nawet nie pamiętam zbytnio, co tam jest. Słuchajcie, teraz zostawcie łapkę w górę. Wtedy te drzwi zostaną od razu otwarte, więc uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Ej kurde, patrz! Czyli tutaj jest tak, stary telewizor, co znaczy, że do tego pokoju nikt nie wchodził od jakichś, nie wiem, 25 lat. Wyjaśnisz mi to. Czemu tu jest zlew? Tu jest kuchnia normalnie. Czy tutaj działa woda? Chyba nie. Pewnie zakręcona jest pod zlewem. Ej. Właśnie, co to jest? To jest chyba głośnik, przez który ktoś tu może gadać? Poczekaj chwilę, nie podłączaj go teraz, zostawmy to dla widzów potem, jak będziemy w nocy, bo może to być coś dziwnego, stary. W domu, w całym domu są porozstawiane kable po ścianach, które wystają ze ścian i jest w całym domu zrobione nagłośnienie, którego nie możemy uruchomić, co znaczy, że mogło być też kiedyś podsłuchy. W momencie, gdy to podepniemy, to wtedy dawny właściciel tego domu zobaczy, że tutaj ktoś jest i zacznie przez to gadać. No jest ciekawe, zobacz szafki może. Właśnie, czy coś jest w szafkach? O co tam było? Niebieska kartka, czy to jest? Co? A nie! Co to jest? Nie, lep na muchy! Nie ma, a tutaj... O kurde! Pizza! Grill, kebab, pizza. Ej, dobra, trochę mnie brzydzi dotykanie takich rzeczy zawsze, nie wiem co to jest. Zasłona! Zasłona, no. Dobra, czy to są zasłony? A sprawdź tutaj... gazety i rok! Patrz! Rysunki budynku! Mordo! Klasa, trzecia. A, 76-77 rok. Czyli wiemy, ile już potencjalnie może mieć dom? Bo my obstawiamy, że ma kilkaset, aż że z 1800 któregoś może być, a póki co jest 76. Czemu 50 lat temu w tym pomieszczeniu było jakieś dziecko? Napisz. Łooo, są rysunki! 1997. 77, nie wiem. Angel, córka czarownika. I piątkę dostała. Ej, ładnie. Piątka, nice. Dobra, kolejny. Trzecia klasa podstawówki, tak rysujesz? To jest dziewczynka. Teresa. To jest ciekawe, git, ale trochę zaczyna być takie dziwne. To jest trochę creepy. Dziwne, jakbyśmy mieli to znaleźć. To jest creepy. Jak ładnie rysowała. Dobra, ale tutaj ogólnie to nie jest jedyne, nie? Tutaj jest masa tych dokumentów. O kurde! To jest straszniejsza książka. To jest zeszyt od historii czyjś. To jest tej samej osoby chyba. Tutaj są po prostu różnego rodzaju szkolne zeszyty. Bardzo stare szkolne zeszyty. 77 rok, wtedy szkół tak. Było jeszcze. To są bardzo stare szkolne zeszyty. Pytanie mi, czy jest tu coś jeszcze? O kurde. Dawaj to tutaj za ciebie. Tu. O kurde. Dobra. Czy tam było świadectwo? To była ta osoba, jak wygląda i gdzie mieszka. Wow! Kurde. No. To jest tak stare. Tutaj w ogóle są jakieś też stare sprzęty. Próbujemy odpalić ten telewizor. Tak. No musimy coś oglądać, jak będziemy tutaj nocować. Jaka cegła. Co jest? Czemu jak włączyłeś ten, to nam zgasło światło? Odwróć się za siebie, odwróć się za siebie. Ach, kurde, GoPro! Ja pierniczy, no! Patrz, bo tu jest czerwone i tam jest czerwone, weź tylko zgaś, czy coś. Czemu jak włączasz to? Ogólnie rzecz biorąc, mamy problem z różnymi rzeczami w domu, jeżeli chodzi o elektrykę, jeżeli się coś włącza, to coś się wyłącza. Wyjaśniamy to w ten sposób, bo tak naprawdę nie mamy na to wytłumaczenia. Ej, nic nie działa w takim razie. Może wróćmy z tego pokoju do naszego głównego pokoju. No jest jeszcze zimniejszy niż ten. Zobacz na ilość w ogóle pajęczyn tutaj. Jakie to jest stare, nikt tu nie wchodził kompletnie. Jaka dziura tu jest w ogóle? Jakby ktoś podsłuchiwał. Śmieszne. Dobra, idziemy stąd. Ale coś czuję w ogóle, widzowie, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie tam za zlewem macie jakieś przejście. Zobaczcie na tą dyktę, która tam jest z tyłu. O tam. Ej, możliwe. I tu jak to odsuniecie? To tu macie też dyktę. Jest dziura! Jest dziura! Ja pie... Jest dziura! Nie! Jest dziura! Dobra, wychodzimy. Jest dziura, wychodzimy stąd! Jezus Maria! Jest dziura! To jest stary już ja tego... Co to było? Uuu! Skąd ten dźwięk? Uuu! Halo, chłopaki? No, dziękuję! Zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi! Chłopaki! Chłopaki! Daj mi sprawdzić jedną rzecz.
Zamknęli nas w środku. Czy żebyśmy nie scheatowali challenge'u i nie wybiegli? Chłopaki, to nie jest śmieszne, no dobra. Chłopaki! Wypuśćcie! Wy nie wiecie, co my widzieliśmy za kuchnią! Za zlewem jest jeszcze tajne małe przejście, poważnie! Jeszcze jedno! Dobra, czyli drzwi nam nikt nie otworzy. W sumie, dzięki temu zrobił cały challenge, bo w tym momencie już byśmy pewnie wybiegli stąd. Mówisz dla żartu, że za zlewem jest jakieś przejście i nagle jest tam przejście. To jest źle po prostu. No. Stary, bo mnie przeraża, co jest tam ukryte w takim razie. Typowa sytuacja. No właśnie, tam może być cokolwiek właściwie, nie? Dlaczego tu jest tyle skrytek w tym domu, a mam wrażenie w ogóle, że jest jeszcze więcej, bo mamy masę skosów i wydaje się, jakby do niektórych miejsc można było drabiną normalnie wejść i odsunąć deski. No. Co się pewnie okaże w późniejszych odcinkach ogólnie. Dobra, jeżeli coś będzie waliło w drzwi, to wtedy je zamkniemy. Póki co... Już się zamknąłem! Nie wytrzymam długo. Niech sobie będą jak chcą, a teraz czekamy do 24. Już jest 24, więc tak jak obiecałem, można zapalić w końcu tamte świeczki. O stary, dwa łóżka, świeczniki i te drzwi. Strasznie, strasznie to wygląda po prostu. Ale ja jestem bardziej ciekawy po prostu tego, co się znajduje za tą kuchnią. Wchodzimy tam znowu o 24 ze świecami zapalonymi. No niby tak! Ja wiem, że się, jak wejdziemy do środka, to już się obsam od razu, jeżeli dotknę tego, bo myślę, że jakiś szczur mi przebiegnie albo coś. Ale musimy tego spróbować. To wolałbyś o trzeciej? Poważnie? Nie. No to idziemy w takim razie. Ja wolę się wyspać po tym. No, proszę, ej, schodź. To było tak przysunięte? Chyba tak. Patrz! Tutaj deska się wywaliła zupełnie. Odsłoniła jakieś kolejne... Co to jest? Nie wiem. Zobaczcie, to jest zasłonięte bezszczelnie kartonem. Kurde, no powiem ci tak, zajrzyj tam za to w ogóle, po pierwsze. Zajrzyj za tą dyktę. Jest tam dziura. Ale zimno stamtąd wieje, ale nie? Jest takie... tam dziura. Jest, no. Podnosimy blat i wyciągamy szafkę tylko. Tą lewą, bo ona jest na doczepkę, stary. Czyli podnieś blat do góry trochę, a ja wysuwam szafkę. Mówiłem ci, stary, to jest dokładnie... Stary, nie... A za nim jest tajne przejście w całości. Zanim to zrobię, to chcę jeszcze powiedzieć, jakie to jest dziwne, dlatego że stary, dokładnie ta szafka nie pasowała do kompletu kuchni i nie była przepiona ani do blatu i tam jest ukryte przejście. Tak. Czyli ona coś... zasłania tylko to. Czyli ukryli coś, co jest bardzo ważne. Aha. Dobra, co tam może być? Kurde, nie mogę już wytrzymać, dawaj, lecimy. Wow, są ślady jakieś na ziemi. O kurde, jakieś ślady takie, jakby coś wychodziło spod spodu. Dobra, Ernest. Dobra, zobacz do środka. Wow, jak to dobrze wygląda. O fu, co tam jest? Nie wiem, odsłoń dalej. Czemu tam jest jakaś lina, sznur? Obrzydliwe miejsce. Co tam jest? Widzisz, co to jest? Nie mam pojęcia. Ej, w takim razie czas pierwsza chyba poprosić chłopaków o jakąś miotłę czy coś takiego, żebyśmy tam weszli na chwilę chociaż. No. Chłopaki! Potrzebujemy szczotki albo miotły, żeby posprzątać trochę. O! Miłoszku. Co jest? Potrzebujemy szczotki. Bo znaleźliśmy tajemne przejście za kuchnią, o którym nikt nie miał pojęcia, tam po prawej stronie. Znaczy, żartujesz sobie. Na nie trogę, 100% widzowie mieli to na kamerze i tak. Nic z tego, co ci mówię, nie żartuję. Bo nie znalazłem miotły, ale mam coś takiego. Z wojga złego lubię, przynajmniej śnieg odśnieżymy. No. Trzymaj się, a ogólnie Miłosz, testament mój jest w lewej szufladzie, bo możemy nie wrócić dobrze, z tej misji. Stary, ja wracam spać, bo... Tam jest tak, że ci przekazuję tam 10 zł ze swojego konta, czyli praktycznie 90% majątku. Ale jesteś chory. Dziękuję bardzo. Wyłazić myszy, wyłazić! Policja! Zapach średni. Kurde. Nie jest tak, że się boję tam wejść, tylko obrzydliwe to jest po prostu. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że to nie są szczochy. O, co to jest? Ej, dobra, więc tak, tu jest dach. Jest taki kawałek strychu, nie za dużo ogólnie. I w środku jest jakieś urządzenie do klimy czy coś takiego. Ale widzę, że jej się otwiera ogólnie. I jest dziura też na końcu, malutka. O tam zobaczcie, widzowie. Nie trzeba zobaczyć, co jest w środku tutaj i tutaj w tej dziurze. Pytanie, czy nie ma czegoś, Ernest, w ogóle za tym białym czymś i tu jest jakaś dziura w ogóle. Dobra, kręć mnie, a ja wchodzę. A, czy to dobre miejsce na reklamę mercha? Chyba nie. Dobra, patrz, tu jest jakaś rura. Księć będzie, że tu jest jakaś książka w ogóle. Co? Tak, tutaj, zobacz. Patrz. Jest otwarta na tej stronie w ogóle. Co? Dobra, wiesz co? Wyjdźmy, tak, sorry, bo ja się zapatrzyłem na to, fu. Dobra, zobacz, mamy jakąś taką książkę, gdzie jest napisane, patrz, zaznaczone jakieś dni, no to są dni po prostu, uciekaj stąd? Gdzie jest uciekaj stąd?
A, czekaj, tąd. O, sy jest tutaj nawet wymazane. Stara ta książka jest, w ogóle z którego to jest roku? 77, coś koło tego. Ja pierniczę. Może tej uczennicy. Tak wygląda początek w ogóle książki. Zobacz, jest na paru stronach, jak robisz tak, otwiera się tu, tu i tu. Trzy miejsca w całej książce są zaznaczone. I zobacz pierwsze. Co? Ale ja pierniczę. To są dni, co jest? 1, 2, nie. 3, 6, 9, 12. Co to jest? Ile ktoś spędził czasu w tym? Kolejna strona, zobacz. Co to za obrazki są w ogóle? Patrz, to co jest na okładce jest też tutaj. Proszę o pomoc! Nie uzyskasz jej tutaj. Ej, dobra. Jeszcze nie koniec. Ja pierniczę, ile rzeczy się w ogóle dzieje w tym odcinku. Dobra, to jest dawaj. Tyle miejsc. Zobaczmy, co to robi w końcu. Co? To jest lampa? Niemożliwe, że jest tylko lampa. Lampa? Ale tak nie działają. Dobra, no w takim razie gaszę światło i zobaczymy, o co chodzi. No, zobaczmy. O, co jest? Wychodzimy stąd, wychodzimy. Słyszałeś to? O, ludzie! Dobra, w takim razie nas tam już nie będzie w ogóle zamykać w tym momencie. Z tego samego miejsca, co stary zrzuciłem książkę, na 100%. Ja nie wiem, czy tutaj chcę spać. Ja też nie, ale nie mamy wyboru, bo nie ma chłopaków już ogólnie. Ja to pośpią. Tak. W sumie już dużo czasu minęło, kurde. A my zostajemy w razie czego tutaj i mamy kamerę w razie czego, więc nic tam się nie stanie z kamerą. Ale to jest najbardziej przerażające odcinek z tego domu ogólnie. Ja mam nadzieję, stary, że ogólnie spadła jakaś dykta tam po prostu, czy cały dach na przykład się zsunął. A nie, że ktoś, no bo nie było tam nikogo. Chyba, że jest jeszcze jedno przejście gdzieś. Tak szczerze? Przez to ile emocji jest? Ja też, stary, robię to, co ty, wziąć latarkę i chcę tam jeszcze raz wejść. Ja właśnie bardzo chcę tam wejść. Uzależniają. Sprawdzić jeszcze, czy tam coś się odsunęło, czy kurde GoPro może coś nagrało, nie wiem no. Dobra, czyli otwieramy. Okej. Okay. Czy coś tutaj się zmieniło? Sprawdź po prawej. Nie, no chyba nie. Nie? No jak nie? Co? Czy ja wsunę tą szafkę na 100%? Albo, dobra, widzowie, to wy napiszcie w komentarzu, jak była wsunięta szafka, czy w ogóle nagraliśmy to. Bo dykta nie ale jest. GoPro się nagrywa, stary, w razie czego. Mamy nagranie z tego, no to jak sami coś się zobaczycie. Stało, to będzie widać, no ale wątpię, jak dla mnie to nic się tutaj nie działo. Co? Ej! Co to jest? Patrz na to! Czemu stamtąd coś wycieka? Fu! Co jest? Patrz na deskę po lewej, weź ją stąd w ogóle. Czemu ona wypada? Weź! Czy za tym jest... Nie, no niemożliwe jest, że w dwóch miejscach masz dwa ukryte pomieszczenia, nie ma szans. Patrz, tutaj jest szczelina. Naprawdę? Tak. Co? Ej, cała ściana się otwiera. Wycieka spod spodu coś bardzo dziwnego. Na dzisiaj chyba już starczy otwierania sekretnych pokoi. Zobie, jeżeli chcecie, żebyśmy otworzyli ten kolejny pokój, no to zostawcie teraz łapkę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka, bo sprawdzimy, co tam jest. Kurde, mam wrażenie, że to może być coś jeszcze dużo bardziej porąbanego niż ten drugi. Tajny pokój. Dobra, zamykaj to, ale ciarki mi przeszły, jak tak stanąłem sobie. Dobra. Walisz to. Jak nieprzyjemnie tam jest w ogóle. Powiem ci tak, powinniśmy już teraz tutaj tylko i wyłącznie się położyć spać, spędzić tą noc, miejmy nadzieję, że chłopaki w środku nocy nam otworzą te drzwi i będziemy mogli stąd wyjść. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten odcinek. Więc my się kładziemy, a widzowie zostawcie łapkę, subskrybujcie, to na tyle. Na razie.